Od 14 do 31 zadań, tak prezentuje się liczba mniejszych, tak zwanych sektorowych inwestycji zgłaszanych przez Zielonogórzan do budżetu obywatelskiego w 5 różnych okręgach. Powstały też wnioski, które należy uwzględnić w ewolucji tej projektu uchwały. Radni Platformy Obywatelskiej, którzy przygotowali uchwałę, w oparciu o którą realizowany jest budżet 2018, podzielili się kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi trwającej edycji. Na pierwszy plan wysuwa się właśnie zainteresowanie mieszkańców zadaniami okręgowymi. Jak zaznacza radny Robert Sapa, pierwszy cel został osiągnięty. Mianowicie udało się wyrwać budżet obywatelski z rąk zorganizowanych grup i szkół, które do tej pory dominowały. Najważniejszą rzeczą jest, że rozbiliśmy pewien monopol, który obowiązywał w zeszłych latach. Udało się zaopatrzyć poszczególne sektory w inwestycje. Oczywiście, które powstaną, jest to decyzja na pewno mieszkańców. Mimo iż liczba mniejszych zadań pokazuje, że chcemy zmieniać swoje osiedla, to z badań i konsultacji, jakie prowadzili radni, wynika, że w dalszym ciągu wiedza mieszkańców na temat budżetu jest niewielka. Radni szacują, że nawet 30% Zielonogórzan nie ma pojęcia o tym, że w mieście do dyspozycji mieszkańców jest 6 milionów złotych. Nad tym musimy popracować, zaznacza Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta. Jesteśmy w trakcie budżetu, nie znam jeszcze liczby osób głosujących, ale już te wcześniejsze spotkania z mieszkańcami wskazywały, że wbrew przekonaniu samorządowców, decydentów, świadomość o budżecie nie jest wcale duża. Większość nawet chyba mieszkańców Zielonej Góry nie wie, że taka instytucja funkcjonuje, a ledwie 10% wie, że może samo zgłosić zadanie do tego budżetu. Platforma wskazuje też kilka mechanizmów, które mogą wpłynąć na szerszy odbiór budżetu. Po pierwsze, chodzi o pogłębienie współpracy między radnymi, komisją weryfikującą zadania i Urzędem Miasta. Po drugie, o zmianę archaicznej strony internetowej budżetu obywatelskiego. Wreszcie o stworzenie w Urzędzie Miasta komórki oddelegowanej tylko do budżetu, wylicza Marcin Pabierowski. By rozwinąć te działania informacyjne, działania społeczne, rozbudować strefę informacji w Urzędzie Miasta, chcieliśmy też stworzyć stanowisko ambasadora budżetu obywatelskiego, osoby, które będą promowały, informowały młodzież, szczególnie w szkołach na początku września, czy radni, społecznicy, nauczyciele, osoby chętne, które chcą propagować wiedzę, rozwijać, wzmacniać. Młodzież ma szereg pomysłów. Chcemy do nich dotrzeć bezpośrednio. Z obserwacji radnych Platformy wynika również, że z budżetu obywatelskiego nie korzystają seniorzy. W mieście osoby starsze są aktywne, ale budżet obywatelski jakoś ich nie przekonuje, zaznaczają radni, którzy wskazują, że większość inwestycji dotyczy ludzi młodych. Platforma proponuje więc budżet obywatelski dla seniorów. To luźna propozycja do dyskusji, zaznacza Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta. Nadal dominują, jakby to nazwać, projekty o charakterze takim młodzieżowym. Niekoniecznie takie, które odpowiadałyby oczekiwaniom seniorów, które przecież jest aktywną grupą społeczną w naszym mieście. Stąd taki pomysł, aby rozważyć jakąś formę, czy to wykonanie subbudżetu, czy też równoległego budżetu, tego typu konsultacji na wydatkowanie środków na projekty, które będą zgłaszane przez seniorów albo które będą wybierane przez seniorów. Przypominamy, głosowanie na zadania w budżecie obywatelskim wystartowało w poniedziałek i potrwa do 30 listopada. Do wyboru mamy 119 zadań sektorowych i 39 zadań ogólnomiejskich. Wyniki poznamy 15 grudnia.